przejdźmy od razu. Pierwsza rzecz. Dzisiaj zorientowałem się, że generalnie może nie wszyscy mnie znają też na labie. Możecie mnie kojarzyć z takich gier jak Palec Boży, The Great Wall, Tamashii czy Platformer. To są gry, które robiłem z współautorami różnymi. Natomiast teraz w The Knights of Unity dewelopuję gry i między innymi dewelopowałem Death Roads All Stars. To jest gra, która właśnie rusza do wspierających, więc jeżeli ktoś wspierał, to niedługo będzie miał. Mamy też w ośrodku jedną, tam czy dwie sztuki nawet, więc można sobie zobaczyć. I to w zasadzie tyle. Jestem też współzałożycielem grupy testerskiej Fata Morgana Wrocław, to jest nasze piękne stare logo. Przeprowadzamy rebranding i to jest tam nasze robocze logo nowe. Natomiast nie wiem, czy ono będzie tak wyglądało, czy jakoś inaczej, proszę się nie przywiązywać, bardziej informacyjnie. Dobra, i dzisiaj będę do was mówić o tym, że wszystko ma swoje priorytety, także w projektowaniu gier flaszowych. I co, i lecimy generalnie od razu, bo tematu jest trochę do powiedzenia. Pierwsza rzecz, chciałem wam trochę opowiedzieć, skąd taki temat mi się wziął w ogóle, potem was wprowadzę w ogóle, w czym jest rzecz, w czym jest problem. Potem wam pokażę rozwiązanie, ale to wiecie, to jest takie bardziej rozwiązanie, no wiadomo, nic nie jest idealne. Potem sobie pokażemy przykłady jakieś tam i przelecimy przez źródła i to będzie wszystko. Dobra. Pierwsza rzecz. Skąd taki temat w ogóle się wziął? Jeżeli ktoś czekał na moje rysunki, są. Yes! Dobra. Zdarza się bardzo często, że ktoś przychodzi z jakąś grą, na przykład na Fata Morgana, czy na jakieś inne spotkania, przynosi prototyp i ta gra generalnie wygląda tak jak tutaj na obrazku ta piramida. Czyli jest na czubku postawiona, chwieje się i w sumie to nie wiadomo czemu. I ta osoba się bardzo dziwi. No i tak. Każdy widzi, że coś jest nie tak, ale nie każdy jest w stanie powiedzieć, co jest nie tak. Nie każdy jest w stanie powiedzieć, jak to naprawić. I wydawałoby się, że to jest oczywiste. Trzeba po prostu tę piramidę przewrócić do góry nogami i będzie działać wszystko. Natomiast to jest właśnie ten problem, że nie dla wszystkich to jest takie jasne, oczywiste w kontekście gier planszowych, w kontekście projektowania gier planszowych. I żeby nakreślić to, no to dzisiaj ten temat zaproponowałem. Tutaj uwaga taka od razu techniczna. Jeżeli jesteście bardzo zaawansowani w projektowaniu gier, to prawdopodobnie tu nie będzie dla was wiele nowości. Ale mam nadzieję, że jeżeli nie będzie dla was nowości w sensie merytorycznym, to może zainspirujecie się, jak taką wiedzę przekazywać dalej na przykład. Dobra. I lecimy dalej. Na początek sobie wprowadzimy kilka takich bardzo prostych definicji. Ja będę się posługiwał pojęciami, żeby tego nie tłumaczyć 5 razy, żebyśmy myśleli o tym samym, to po prostu wytłumaczę je na początku raz i tyle. W ogóle jeszcze jedno pytanie. Czy ja mówię za szybko, że? Nie. Super. To tak. Priorytet, sprawa taka, która jest naprawdę ważna i trzeba ją załatwić w pierwszej kolejności. Tutaj zwracam uwagę, że chodzi o załatwienie w pierwszej kolejności. Nie znaczy o to, że jeżeli coś nie jest waszym priorytetem w danym momencie, to nie będzie załatwione później albo że jest nieważne. Chodzi o to, że rzeczy, które są priorytetem, musicie załatwić najpierw. To jest kluczowe tutaj słowo. Druga rzecz. Fundamentalny i w zasadzie podstawowy to są dwa sformułowania, które oznaczają coś głównego, zasadniczego, ale także stanowiącego podstawę czegoś. Tutaj to jest też istotne. Znowu to jest coś, na czym będziecie budować później dalej, czym będziecie się wspierać po to, żeby sobie jakieś dalsze rzeczy dobudować do tego. Tutaj kolejna. Zwracam bardzo mocno uwagę, że fundamentalny czy też podstawowy to nie znaczy prosty, łatwy i przyjemny. To jest częsty taki błąd myślowy, który w kontekście tych słów się pojawia nie tylko przy planszówkach, wszędzie. Jeżeli coś jest podstawowe, to nie znaczy, że jest proste do wykonania. To, że ja mówię, że coś jest podstawą, jest fundamentem, na którym trzeba budować i tak dalej, to wcale nie znaczy, że to jest łatwe do osiągnięcia. Ja wam pokażę, opowiem o tym i tak dalej, bo to jest pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, ale niekoniecznie to oznacza, że to będzie, wiecie, proste i jutro wszystkie prototypy będą super śmigać. Heurystyka, tutaj Maciek się posłuży tym pojęciem rano. Jeżeli ktoś nie wie, to nie czytajcie tego, nie ma sensu. Generalnie chodzi o taki rodzaj uproszczenia sobie rzeczywistości. To jest jakieś takie podejście do tematu, takie filtrowanie rzeczywistości. Nakładacie sobie filtr takich znanych faktów, znanych jakichś tam reguł, które wam się w życiu sprawdzają i stosujecie do sytuacji, w których akurat tam się znajdujecie. To podejście nie musi być zawsze poprawne, natomiast oszczędza wam kupę myślenia i analizowania. Przykład. Wychodzicie sobie na przykład na granie w gry planszowe, umawiacie się z kolegą, patrzycie przez okno, że robią się burzowe chmury i taką heurystyką waszą może być to, że no, ubieracie coś przeciwdeszczowego na przykład i wychodzicie. To nie znaczy, że będzie padało, to nie znaczy, że na przykład ta kurtka wam się przyda, to nie znaczy, że się nie nanosicie jej bez sensu, ale w takiej ogólności to podejście wam pozwoli no po prostu się nie przejmować i nie musieć, wiecie, tam słupków pogodowych sprawdzać na 50 stronach, czy na pewno będzie padać, czy nie. Dobra. Problem. Ja będę tego słowa używał często, ale prawdopodobnie. Ale problem w rozumieniu takim, że to jest różnica między stanem faktycznym a pożądanym. To znaczy, zwracam uwagę, że to nie musi być coś negatywnego, takiego sensu stricte,
Chodzi bardziej o to, że mamy coś, do czego dążymy i tak jak jest teraz i no wiecie, ponieważ nie jesteśmy w tym stanie, do którego dążymy, tylko jesteśmy tak, jak jest teraz, no to mamy właśnie te różnice, ja ją nazywam problemem, tyle. Dobra, i teraz jedziemy sobie z samym tematem. Często się zdarza właśnie, że ktoś przychodzi z taką grą. Mamy taką piramidę wywaloną do góry nogami, ona wiecie, się cała trzęsie i tak dalej. No i ludzie często mają takie pierwsze wrażenie, jak widzą taką grę, która się tak zachowuje, no to pierwsza ich myśl jest taka, że no ewidentnie jest problem z balansem. Ta piramida ma jakieś problemy z balansem. No i o ile jest to prawda, o tyle w przypadku gier planszowych to nie jest takie oczywiste, a w przypadku tej piramidy myślę, że jest bardziej oczywiste, to nie jest główny problem tej piramidy. No bo hej, ona stoi do góry nogami, więc może warto by się było zająć tym, żeby ją poprawnie zbudować. A to, że ona się chwieje, to jest tylko, wiecie, jakaś tam wynikowa tego. I tak naprawdę może to nie jest najistotniejsze. I co w takiej sytuacji często mi się zdarza obserwować? Że po prostu autorzy robią coś takiego, no i problem rozwiązany, nie? Przez spoko. Robią jakieś zaślepki, łatki, podpierają to wszystko, jakoś to działa. Nie ma problemu, nie chwieje się, jest wszystko dobrze. Oczywiście problem jest taki, ciągle tutaj, że jeżeli coś tutaj się zacznie zmieniać, nie wiem, coś położymy jeszcze na górze, dobudujemy i tak dalej, to nasza konstrukcja będzie coraz bardziej obciążona, coraz bardziej obarczona tym, że ona w pewnym momencie może tego nie wytrzymać, po prostu takiego traktowania. Gdyby była zbudowana, wiecie, tak jak należy, to by było trochę lepiej. No i teraz tutaj chciałem wam prowadzić takie piękne pojęcia. Uwaga, one są anglojęzyczne. To są słowa core, content i balance, ale... O, widzę, że się rozjechało. Ale to są słowa anglojęzyczne, które już tłumaczę. Core to jest rdzeń po prostu, content to jest jakaś zawartość bądź treść, a balance no to jest balans, ale w takim znaczeniu równowagi. I teraz tak, co te pojęcia znaczą i dlaczego one są moim zdaniem ważne przy projektowaniu gier planszowych? To są pojęcia, które wyznaczają mi w moim projektowaniu gier pewne priorytety i dla mnie ta heurystyka projektowania gier działa bardzo dobrze. Co więcej, nie spotkałem jeszcze heurystyki, która by mi pozwalała projektować gry lepiej niż ta. W sensie, to wszystko, co wam gdzieś tam mówili koledzy, nie wiem, Maciek czy inni na jakichś wcześniejszych wykładach, czyli jakieś tam projektowanie przez odczucia i tak dalej, jakieś oczekiwania, wszystko spoko, to jest coś, co wam pozwoli usystematyzować pracę w obrębie tych etapów, na przykład o których mówił Maciek. To znaczy, on tam mówił, że jest pomysł, jest jakiś rozwój, jakieś testy i coś tam dalej, jakieś rzeczy. Natomiast to, co ja wam tutaj chciałem przedstawić, to jest trochę w poprzek tego. To znaczy, każdy z tych etapów możecie sobie spriorytetyzować i ustawić pracę tak, żeby wam było wygodnie, właściwie na dowolnym z tych etapów. To jest coś, co wam powinno pokazać jasny priorytet, nad czym powinniście pracować, co jest w danej chwili ważne, co wam usprawni zdecydowanie pracę nad prototypami, ale też wam ustawi taki priorytet w głowie właśnie ważności, od tego, kiedy ta gra wasza będzie gotowa i tak dalej. I teraz przejdźmy sobie po tych sformułowaniach, co one w zasadzie znaczą i co wnoszą, żebyśmy też rozmawiali o jednej rzeczy. Czyli teraz tak, co się znajduje w korze, co ja rozumiem przez core gry? Core gry to są dla mnie takie podstawowe zasady, podstawowe jakieś rzeczy, które w grze się robi. Najczęściej, tylko to nie jest tak, że to jest zawsze, wiecie, znowu to jest jakaś heurystyka tylko, to jest to, co jest w instrukcji, to co się znajduje w instrukcji. To są rzeczy, które gracz musi przyswoić, żeby w ogóle zacząć się posługiwać komponentami w grze. To są generalnie takie core'owe zasady. Znowu przykład, może być na przykład bardzo, bardzo prosta gra, nie wiem, kółko i krzyżyk. Gracz dysponuje jednym symbolem, mamy planszę, na tej planszy zaznaczamy sobie jeden symbol co turę, gra się toczy w turach, aż zapełnimy całą planszę, albo aż któryś z graczy uzyska pattern, czyli wzór. Chyba dobrze mówię. Przepraszam, ja mam problem z przeskakiwaniem, bo używam w pracy angielskiego. I generalnie chodzi o to, że mamy jakiś tam warunek zwycięstwa i to jest w zasadzie tyle. To jest core gry w kółko i krzyżyk, co nie? Nie ma tam wiele. Nie wiem, w szachach na przykład to by było, że mamy zawodników, oni się ruszają na zmianę, mają jakieś figury i chodzi o to, żeby zamatować króla. Tyle. Cały core. I teraz najczęściej to są właśnie rzeczy, które się znajdują tylko w tej instrukcji. Bez core'a granie w grę jest niemożliwe. To znaczy nie da się zagrać w grę, która nie ma żadnej zasady takiej, wiecie, że dostajecie komponenty i bawcie się. Musicie mieć jakiś zbiór sformułowań, które określają, w jaki sposób gracz wchodzi w interakcję z tymi komponentami, żeby to działało. Tyle. To jest taki właśnie kręgosłup, wasz szkielet gry, który będzie trzymał tę grę razem do kupy. Na tym możecie dopiero budować. Wokół tego core'a możecie rozbudowywać to, możecie dodawać elementy, możecie go modyfikować i tak dalej. Core uwzględnia wam UX. UX rozumiem tutaj doświadczenie gracza w tym wypadku.
czyli to, co chcecie uzyskać, czyli właśnie jak gracz ma się czuć, co on ma przeżywać w trakcie gry i tak dalej, i tak dalej. Core może uwzględniać temat, nie musi, jeżeli robicie jakiś tam abstrakt czy takie rzeczy, no to spoko, to generalnie nie jest obowiązkowe. Natomiast fajnie, jeżeli robicie grę tematyczną, żeby już w korze, w tych podstawowych zasadach, podstawowych rzeczach, które robicie, temat był uwzględniony. Czyli na przykład, nie wiem, robicie grę o grzybach, to fajnie by było, żeby już na etapie kora pomyśleć sobie, dobra, to muszę mieć na przykład akcję do zbierania grzybów, co nie? I coś takiego już sobie zawrzeć gdzieś tam w podstawie. I core już uwzględnia wam założenia, czyli jak na przykład robicie sobie grę i wymyślicie, że to ma być bardzo prosta gra rodzinna, to musicie już na etapie tego core'a, tego rdzenia waszej rozgrywki, wymyślić, co to dla was znaczy, że gra jest rodzinna. I to jest znowu to, co Maciek mówił o tym Divide and Conquer chociażby. Musicie sobie w jakiś sposób opisać te wasze założenia w taki sposób, żeby można to było właśnie zawrzeć w takich podstawowych zasadach. Czyli na przykład, albo inaczej, możecie też mieć rzeczy, sformułowania, których nie jesteście w stanie tak łatwo sprawdzić, ale jesteście w stanie zweryfikować, czy nie wychodzicie poza wasze założenia, jeżeli już macie tego core'a. Znowu przykład, mamy chociażby grę, w której chcecie, żeby ona trwała 15 minut, żeby gracze się dużo śmiali, a macie w korze waszym programowanie akcji. No to jakby raczej to nie jest dobry trop, bo raczej programowanie akcji będziecie stosować w grach, które są dłuższe, wymagają myślenia strategicznego, chcecie uzyskać konkretne rzeczy. Tu już na etapie właśnie projektowania samego kora rozgrywki możecie pewne rzeczy wyłapać. Niekoniecznie to są, wiecie, te wnioski nie muszą być 100% poprawne, ale znowu w większości przypadków to wam pomoże szybciej, lepiej do celu zmierzać i po prostu zaprojektować grę lepiej. Najważniejsza rzecz, którą umieściłem na końcu, żebyście mieli trudniej ją zobaczyć, ale dałem na inny kolor, którego nie widać i pogrubiłem. Core powinien dawać frajdę. Jeżeli macie jakiś swój rdzeń rozgrywki, to już na etapie rdzenia rozgrywki wasza gra powinna dawać jakiś tam fun. Powinna być jakaś tam frajda, jakiś rodzaj zabawy w tej grze. Raczej się nie łudźcie, że jeżeli zrobiliście grę i ona macie taki, wiecie, bardzo prosty, podstawowy system i ona wam nie daje fanu, to raczej się nie łudźcie, że to wyprostujecie później. To znaczy na etapie kontentu, czy już w ogóle na etapie balansu, to już nie ma czego ratować zasadniczo zwykle. I już w korze gra musi być fajna. To znaczy jest takie określenie bardzo ładne, pudrowanie trupa. Jak sobie zrobicie core, który nie daje frajdy żadnej, to później już tylko pudrujecie trupa, jeżeli nad tym pracujecie, a nie pochylicie się nad całym corem. Dobra, lećmy sobie dalej. Jeżeli macie core, no to macie podstawę piramidy zbudowaną, już ludzie przychodzą podziwiać, już jest wszystko fajnie. Zaczynacie sobie stawiać solidną podstawę do tego wszystkiego, co robicie. Ja o tym powiem jeszcze trochę później. Natomiast już po tym, że postawiliście jakiś tam core, to już widać, gdzie wy zaczynacie budowę, już widać, jakie to ma być duże, już widać, w którym to jest miejscu i tak dalej. To są takie rzeczy, które już was umiejscowiają właśnie w tych waszych założeniach i już trochę będziecie widzieć, co z tej gry wyjdzie. To ciągle nie musi być dobre, ale jakiś core musicie mieć i już jesteście w stanie na podstawie samego core'a wnioskować. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie musicie budować całości wielkiej, jakiejś niesamowitej, monumentalnej konstrukcji i tak dalej, po to, żeby już pewne wnioski wyciągać. I przede wszystkim to, że wy coś tam zbudowaliście i to działa, to nie znaczy, że gra będzie działała, jakby spoko, można się pomylić później jeszcze, ale już wiecie, że jeżeli tu się pomyliliście, to już nie ma co budować. Już trzeba poprawiać na tym etapie. Dobra, teraz następna rzecz, jaką mamy, to jest content. I content na początku, jak sobie tworzycie grę, to generalnie staracie się go dodać tylko tyle, czyli zawartości do gry, staracie się dodać tylko tyle, żeby sprawdzić tego core'a. To znaczy, nie robicie contentu tylko dla robienia contentu, dlatego, że jeżeli zmienicie core'a, to wszystkie następne elementy, które następują po nim, będziecie musieli też zmienić. Bo jeżeli się zmienił wasz cały system, który działa w sposób X, no to niestety, ale wszystkie karty, na przykład, które mają, powiedzmy, nie wiem, zakładacie, że karty mają jakiś tam koszt, a nagle wychodzi wam, że jednak karty nie mają kosztu, to macie wszystkie karty do przerobienia. W sensie wywalenie kosztu jest proste, tak? Ale może być w drugą stronę, że potrzebujecie na przykład zamienić jeden koszt, rodzaj kosztu na inny rodzaj kosztu i to już może nie być takie trywialne. I wtedy macie taki problem, że narobiliście się kontentu, który nieważne, czy działał, czy nie działał w obrębie starego systemu, ponieważ zmieniliście system, to musicie go zmienić. Więc na początku robienia gry nie przejmujcie się tym, żeby tego kontentu było dużo, zróbcie sobie go tyle, żeby wam sprawdził core, pozwolił wam sprawdzić, czy system jest fajny. Bo niestety, ale bez kontentu raczej też nie zagracie w grę. To znaczy, coś tam potrzebujecie do tego, żeby w grę zagrać, na przykład w kółko i krzyżyk, no nie wiem, potrzebujecie mieć jakiś symbol A, symbol B, żeby sobie coś zaznaczać i planszę, która ma, powiedzmy, tam 3x3, chociaż to już jest trochę balans.
Ale to są rzeczy, które potrzebujecie, żeby w ogóle zagrać w grę. Więc robicie bardzo prosty content, żeby tylko ten silniczek sprawdzić, czy tam jest fan. Druga rzecz, możecie sobie tak intuicyjnie o tym myśleć. Ponownie, to jest takie uproszczenie, rozróżnienie bardzo proste, żeby tylko intuicję wyrobić, niekoniecznie 100% poprawne, ale o kontencie możecie myśleć jako o rzeczach, które się znajdują na komponentach. Core to były rzeczy, które są w instrukcji bezpośrednio, natomiast content to są rzeczy, które są na komponentach. Czyli macie na przykład karty i na tych kartach macie jakieś teksty, moce specjalne, koszty i tak dalej. To jest wszystko content. To jest wasza zawartość, to co wlaliście w wasz system. Następna rzecz, content jest najczęściej modularny i zastępowalny. Co to znaczy? To znaczy, że jak macie kartę ze smokiem w grze o walkach fantasy i zastąpicie ją na przykład kartą z krasnoludem, no to wasz system się nie zmienił i gra powinna dalej działać. To znaczy, że ten smok może nie grać, mimo że on istnieje, i dalej wszystko chodzi. W przypadku Kora już tak nie jest, bo na przykład jeżeli sobie wywalicie akcję ataku, no to nagle gra przestaje działać. W przypadku Kora najczęściej możecie się bawić tym, jak coś nie działa, wziąć coś innego do testów i tak dalej, i wszystko jest git. Kor zawsze jakiś musi być. I najczęściej w kontencie będziecie mieli mięso i serce gry. To nie zawsze jest prawda, ale często. I to właśnie jest coś, co sprawia, że w grę się chce grać. Na przykład. Macie taką grę jak Magic the Gathering. Kto grał w Magiki kiedykolwiek? Jest spoko, reszta niech zagra. Lecimy dalej. Dobra. Mamy taką grę jak Magic the Gathering. I tam na przykład core, czyli takie podstawowe zasady tego systemu, to są takie, że gracze mają jakieś karty, na tych kartach znajdują się zaklęcia, te zaklęcia mają jakiś koszt, te zaklęcia są grane przez graczy, gracze mają jakieś życie i to życie staramy się zjechać do zera. Oprócz tego tam są jeszcze inne oczywiście zasady, nawet podstawowe, typu, nie wiem, mamy talię, jak ta talia się przewinie, to coś się tam dzieje, przegrywamy i tak dalej, ale to nie jest takie istotne. Jakby na tym etapie raczej nie posądzam nikogo, żeby powiedział, wow, ale super gra. Ale mamy content, który już jest dużo ciekawszy. Mamy konkretną kreaturę, która na przykład potrafi jakieś fajne rzeczy robić i tak dalej. I to sprawia, że gracz grając w grę się dobrze bawi, najczęściej. W sensie, core musi dawać frajdę, ale contentem podsycamy to. To jest takie mięso, serce gry. Dobra. Następna rzecz, content musi też uwzględniać doświadczenie gracza. To znaczy, jeżeli chcecie, żeby to była gra o smokach i lataniu, to musicie tam dać smoki i latanie, busy. Być może latanie będzie w korze, ale już smoki prawdopodobnie będą w kontencie. Musicie uwzględnić już temat w kontencie. Jeżeli tego nie zrobicie na etapie kontentu, no to później już nie ma gdzie tego uwzględniać i macie grę abstrakcyjną co najwyżej. Jeżeli też na przykład jest sytuacja, w której ktoś wam mówi, że no macie jakiś temat w tej grze, ale on jest taki odklejony trochę, to najczęściej, co on ma do powiedzenia, może niekoniecznie mówi to tymi sformułowaniami, których ja tu używam, to najczęściej on chce wam powiedzieć, że wasz content ma jakiś temat, ale wasz core jest odklejony od tego tematu. Ewentualnie może być odwrotnie. Albo jakaś mieszanka tego. Ale generalnie najczęściej jest tak, że na którymś poziomie macie klimat, ale przez całą grę on nie przechodzi. Czyli na przykład właśnie zrobiliście kora, który nie ma tematu, a dopiero w kontencie próbowaliście to ratować. I to widać, nie każdy potrafi to zdiagnozować, nazwać i tak dalej, ale to będzie taki... Takie rzeczy będą się rzucały ludziom w oczy, uszy i tak dalej. Dobra. Następna rzecz, znowu, content musi realizować założenia. Czyli jeżeli macie, powiedzmy, założenie, że gra będzie rodzinna i nawalicie tam, nie wiem, obciętych głów i krasnoludów i tak dalej, no to prawdopodobnie się rozmijacie z contentem, z założeniami. Samym contentem, bo core może być spoko, mechanika może być prosta, ale jeżeli to będzie właśnie jakaś brutalna gra czy coś, no to jest problem. Tak samo, jeżeli chcecie zrobić prostą grę, a robicie na przykład content trudny, same zasady macie, wiecie, dobierz kartę, zagraj kartę, to jest taki bardzo prosty core, który dużo gier wykorzystuje, to tutaj możecie mieć właśnie problem z contentem, że nawalicie sobie zasad na kartę, które będą bardzo trudne i karta będzie, wiecie, robiła 10 rzeczy na dwa sposoby, jeszcze będzie 5 ifów po drodze, warunków, więc jeżeli tak będzie, no to te założenia wasze o tym, że chcecie zrobić prostą grę, nie będą spełnione. Dobra. I najważniejsza rzecz, którą dałem na samym dole, żebyście nie widzieli i pokolorowałem, core powinien dawać frajdę. Jeżeli core nie daje wam frajdy, no to jest problem, bo już tego nie wprowadzicie niczym innym. W sensie po kontencie już jest tylko balans i jeżeli tutaj nie dacie frajdy, no to już gracz nie ma gdzie tej frajdy znaleźć później. Więc jak testujecie, to testujecie system tego core'a, jeszcze raz to przypomnę, do tego będę wracał jeszcze 5 razy. Testujecie sobie core'a, core musi wam dawać już jakąś frajdę, dorabiacie do tego content, na początku tylko tyle, żeby sobie sprawdzić tego core'a, dopiero później będziecie chcieli zrobić więcej tych rzeczy, żeby już faktycznie testować content. I to też musi dawać frajdę, a potem, jak już sobie to zrobicie, to wreszcie macie coś takiego. Czyli już budujecie sobie piramidkę trochę dalej, ona już trochę lepiej wygląda,
i zasadniczo już zaczyna przypominać grę. Może nie ma szpicu? Szpica? Szpicu? Pica? Czubka nie ma, dziękuję. Może wiecie, nie jest dokończona, może nie jest estetyczna do końca, może coś tam nie gra, może wolałbym na przykład sobie zrobić zdjęcie z wakacji z taką pełną piramidą, ale generalnie rzecz biorąc, już widać, że to miała być piramida. Coś tam się popsuło, ale generalnie jest spoko. No i teraz, żeby tak nie było, to wchodzi ostatnia rzecz, czyli balans. Balans to jest taki element, który tak naprawdę można go porównać do pracy sędziego na boisku. Najfajniej by było, jakby jego pracy nie było widać. To znaczy, jak wszystko działa, to on jest niepotrzebny. Jak rzeczy przestają działać, to jest duża szansa, że coś z balansem nie gra i wtedy trzeba sędziego, żeby odgwizdał faul na przykład i tak dalej. Jak zawodnicy wiedzą, że faulowali, przerwali grę i tak dalej, to sędzia jest niepotrzebny. I teraz tak. Balans naprawiamy sobie dopiero, kiedy nam psuje wrażenia z gry. To znaczy, tutaj zacznę od dołu, żebyście już nie czekali w niecierpliwości. Balans nie daje frajdy, ale może ją odebrać. I to powoduje, że jeżeli macie grę, która jest niezbalansowana, to być może wasz core, czyli ten taki system, który macie, działa fajnie, być może content jest super, napchaliście sobie tam, nie wiem, jakieś rzeczy, które wam się podobają, nie wiem, super tenisistów w grze o tenisie i to świetnie działa i tak dalej, ale na przykład z jakiegoś powodu jeden zawodnik jest turbo mocniejszy od innego i ten drugi gracz po prostu nie ma frajdy z gry, no bo on nic nie może zrobić, nie? Tak jakbyście postawili mnie kontra kogoś, kto umie grać w tenisa. Więc balans może wam popsuć wrażenia z gry. Jeżeli wam balans psuje wrażenia z gry, to jest moment, żeby się nim zająć. Jeżeli gra jest fajna, sprawia frajdę, gracze się przy niej dobrze bawią i tak dalej, to zasadniczo prawie do samego końca, właściwie do samego końca, tego balansu nie musicie jakoś specjalnie poprawiać, bo balans sam w sobie nie jest żadną wartością. To znaczy, on niczego grze wam nie doda, ale jego brak może wam coś zepsuć. Więc jeżeli on jest dostatecznie dobry, to jest super, w sensie to nie musicie się niczym już przejmować. Jeżeli gracze się dobrze przy waszej grze bawią, to nie ma znaczenia, czy ona jest zbalansowana. Ważne jest, że oni się dobrze bawią, że mają poczucie, że jest ok. W ogóle to też jest ciekawa rzecz. Dwie dygresje, przepraszam, ja bardzo lubię dygresje. Pierwsza dygresja. Balans zawsze jest między czymś a czymś. W sensie, żeby coś było w równowadze, no to musi być w równowadze, wiecie, coś tam ze sobą, nie? I często ludzie sobie myślą, no balans w grze, no spoko, tylko że balans w grze to jest taki bardzo dosyć szeroki temat i to może być balans między kartami, balans między graczami, balans między systemami, balans między akcjami, balans ogólny przy stole, może być, wiecie, milion różnych rzeczy, ale balans to po pierwsze nie tylko liczby, chociaż oczywiście często, ale balans to też są rzeczy takie jakościowe, typu na przykład, jeżeli mam chociażby tego smoka, o którym tutaj wcześniej mówiłem, to jedną rzeczą jest to, czy mi kosztuje 3, czy mi kosztuje 5 zasobów, na przykład, spoko, to jest balans, ok, ale drugą rzeczą balansową to może być to na przykład, jak bardzo ten smok jest dla mnie dostępny w czasie gry, to jest jeszcze liczba, spoko, rozumiem, ale już taka mniej oczywista, czyli na przykład to, jak dużo tych smoków mam w talii. To jest też kwestia balansowa. Albo może być sytuacja, w której to już zupełnie jakościowa rzecz, czyli na przykład, czy mój smok potrafi latać. I to latanie to już nie musi być liczba, tylko zdolność do robienia czegoś, czego normalnie by nie potrafił, co nie? Jeżeli mój smok potrafi latać, to balansowo on jest lepszy. I być może posługując się balansem, jestem w stanie wyrównać to, nie ruszając żadnej cyferki, ale na przykład dodając mu bądź zabierając jakieś zdolności. A same zdolności mogą być waszym contentem, albo nawet core'em czasami. Dobra. Balans jest też wspaniałym narzędziem do tego, żeby sterować graczem. I tutaj znowu pierwsza rzecz, taka dosyć istotna, to jest to, że w takiej skończonej grze gotowej, tak jak mówiłem, balans sam w sobie nie jest wartością. Gracz chce mieć poczucie sprawiedliwości, że nie został oszukany, ale nie jest ważne to, czy w Excelu wychodzi 50 na 50. To jest nieistotne. Ważne, co się dzieje u gracza w głowie. To działa niestety w dwie strony. Niestety. Bo jeżeli gracz ma wrażenie, że coś jest nie tak z balansem, a wam w Excelu wychodzi, że jest super pięknie i tak dalej, to gracz ma rację. W sensie nieważne, że wam wyszło, że jest uczciwie, trzeba coś zmienić. Żeby graczowi się przyjemnie grało, a nie żeby Excel mówił, że tak, macie rację, super, wydawajcie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że może się okazać, że w Excelu coś jest rozkwiane, ale gracz mówi, że jest spoko, że on czuje, że jest uczciwie i tak dalej. To wtedy, o ile nie robicie jakiejś gry pieniężnej i tak dalej, znowu, to jest heurystyka tylko, no to jest super. To generalnie
nie potrzebujecie szukać dalej. Nie optymalizujcie, wiecie, na siłę. Nie poprawiajcie do trzeciego miejsca po przecinku, jeżeli już wychodzi, że jest okej wszystko. Często na przykład takim błędem, który robią ludzie, którzy sobie zaczynają projektować gry, to jest to, że oni przedkładają balans na te rzeczy, które są wcześniej. Czyli waszym priorytetem powinien być core dobry. Jeżeli macie dobry core, to content. Jeżeli macie dobry content, to możecie się zająć balansem, spoko. Ale często gracze robią coś takiego, że modyfikują zasady w core tylko po to, żeby im się balans zgadzał gdzieś tam na końcu drogi. To nie ma sensu. Bo sobie balans możecie zawsze zmienić później, a jak się okaże, że coś jest z balansem nie tak i zaczniecie to korem modyfikować, to będziecie musieli cały proces przejść jeszcze raz, bo zmienicie system. Nie róbcie takich rzeczy. Dobra, ale jeszcze wracając do tego sterowania graczem. Macie takie gry jak na przykład Avalon, czy jakieś gry typu, nie wiem, This War of Mine, o to będzie lepszy przykład nawet. I to są gry, w których to jest takie bardzo wyraźne narzędzie do tego, żeby sobie graczem posterować. Jak macie grę typu This War of Mine, to my rozumiemy przez balans to, że gracz zazwyczaj przegra. To znaczy, my chcemy spełnić oczekiwania gracza do tego, że gra będzie trudna i tak dalej, to co też wcześniej było na układach poruszane. I balans jest do tego fajnym narzędziem. To znaczy, robimy tak, żeby prawdopodobieństwo wygrania przez gracza było stosunkowo niskie, żeby on naprawdę się musiał natrudzić, żeby coś tam osiągnąć i tak dalej. Zwracam na to uwagę dlatego, że często ludzie sobie myślą, że jak coś jest w równowadze, to jest 50-50, że jest wszystko równe, takie wiecie, na poziomie takim samym, że raz wygram, raz przegram i tak dalej. No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sterować graczami, ich oczekiwaniami i tak dalej, w taki sposób, jak nam to jest potrzebne. Jeżeli chcemy, żeby gracz czuł się zaszczuty, to prawdopodobnie chcemy, żeby on częściej przegrywał niż wygrywał. I my szukamy tego punktu balansu, który może być na przykład 30% wygranych, to nie musi być 50%. Dobra, i to w zasadzie tyle na razie w tym punktu. Balans wam nie naprawi słabej gry. Jeżeli macie słabą grę, co ja przez to rozumiem, ona nie daje wam frajdy, wam czy tam waszym współgraczom, nie daje frajdy, ludzie się przy niej dobrze nie bawią, to samym balansem tego nie naprawicie. To znaczy nie wlejecie fanu do gry, zmieniając cyferki i tam ewentualnie dodając jakieś keywordy. To musicie zrobić wcześniej. Albo to musicie zrobić w korze najczęściej, albo to musicie zrobić w kontencie. Jeżeli macie słabą grę do tej pory, to nie ma sensu martwić się balansem, no bo po prostu, wiecie, to i tak będziecie musieli zmienić coś wcześniej, bo ta gra nawet jak będzie super zbalansowana, dalej nie będzie dawała frajdy, bo balans nie daje frajdy. I balans niestety, ale wpływa wam na doświadczenie gracza i tutaj już niestety, dlatego że balans może wam po prostu, zły balans może wam zepsuć doświadczenie gracza. To o czym mówiłem wcześniej. Nie naprawi go, ale jest taki niezbyt miły, że może go zepsuć. Jeżeli macie już sobie takie trzy elementy, czyli core, content i balance, to już możecie zbudować całą piękną piramidę, jest super. No i to wygląda już poprawnie, nic się nie chwieje, już na tym można pracować. Oczywiście wiadomo, że proces projektowania gier to jest proces kreatywny, możecie tutaj dodać jakieś kwiatki, możecie tam, nie wiem, ozdóbki i tak dalej, to nie musi być, wiecie, piramida. To jest raczej tylko taki przykład, żebyście mieli jakąś intuicję co do tego. Natomiast zawsze na dole powinien być core, na tym powinien być content, a na tym powinien dopiero być gdzieś tam wrzucony balans. I teraz, jeżeli tak nie robicie, no to wychodzą różne śmieszne rzeczy z tego czasami. Co jeszcze chciałem tutaj zaznaczyć? Zawsze, jeżeli coś zmienicie w korze, czyli w tej podstawie waszej, to będziecie musieli przejść przez content i balans jeszcze raz. Jak zmienicie coś w kontencie, zawsze będziecie musieli przejść przez balans jeszcze raz. I tego typu rzeczy. Dlatego często jak słyszę gdzieś tam na takim teście, wiecie, kartki, papieru, ołówki i tak dalej, taki pierwszy test gry, że tutaj się jakiś balans nie zgadza, bo karta jest za droga, to generalnie o czym my tu rozmawiamy. To znaczy, że wszystkie te rzeczy poprzednie już super działają, czyli core i content jest ekstra, nie trzeba tego zmieniać i bawmy się balansem, tak? No to jeżeli tak jest, to super, ale jeżeli tak nie jest, no to prawdopodobnie ktoś zaczął trochę nie od tej strony, bo ten balans, na który patrzę, jest jakby zupełnie nieważny z perspektywy gry, którą ta gra się stanie kiedyś, jeżeli poprawimy core'a czy content. Dobra, inny przykład. Mamy domek. Wyobraźcie sobie, że to jest ładny domek. Mamy tutaj ładną pogodę, jakieś tam kwiatki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że to jest wasza gra. Jakbyście mieli stawiać dom, to możecie sobie to rozbić w takim procesie stawiania domu na takie elementy. Możecie sobie wyobrazić, że najpierw musicie postawić fundamenty, ściany, wiecie, doprowadzić rury, jakiś tam prąd, wstawić okna, takie rzeczy, żeby tam ta bryła już się trzymała, żeby to można było nazwać domem. Swoją drogą pozdrawiam Jaśka. Tutaj ukłony dla Jaśka i dla jego wody. Potem jak sobie zrobimy dom,
to musimy wstawić tam jakieś meble, takie, żeby już dało się funkcjonować w tym domu. Żeby to nie była skorupa, tylko żeby coś tam w środku było. Czyli właśnie jakieś szafy, stół, krzesła, łóżko, materac i tak dalej. Na koniec, jak już wszystko fajnie funkcjonuje, mamy takie podstawowe funkcjonalności, że da się tam mieszkać jako tako, to możemy w sobie stawiać jakieś dywany, firanki, kwiatki, wiecie, takie rzeczy, żeby tam było przyjemnie, miło i tak dalej. I to mniej więcej, to jest właśnie taka analogia do tego, jak się przygotowuje grę. Czyli mamy kora, zasady ogólne, podstawowe akcje, cel gry, takie rzeczy, żeby się dało zagrać. Do tego wrzucamy trochę kontentu, czyli jakieś scenariusze, karty, akcje na plansze, takie wiecie, takie mebelki, żeby tam się już dało mieszkać, wszystko robić. A jak to fajnie działa, to dopiero wtedy robimy sobie balans, czyli dokładamy jakichś kwiatków, biblotów i tak dalej. Czyli robimy siłę tych kart, jakąś liczbę kart, liczbę zasobów, koszt zagrania i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy. Jeszcze raz zwracam uwagę na to. O, super, że się rozjechało, bardzo dobrze. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że jak mamy kora, to na nim się wszystko opiera. Jeżeli coś tutaj zmienicie, przesuniecie go na bok, czy cokolwiek, to musicie do tego dopasować content i balans. Nie ma siły. W sensie, często gracze sobie myślą, gracze mam na myśli tutaj bardziej nawet designerów. Często, ja się z tym spotykam po prostu, dlatego o tym mówię. Designerzy sobie myślą, że jak mają gotową grę, która w zasadzie to już działa i jest wszystko spoko, ale mają jakiś tam jeden drobny problem, że mają kartę jakąś nie taką. W sensie, albo jeszcze lepsze, brakuje im jakiejś akcji jednej. Typu, nie wiem, nie dawało się spasować w grze, a teraz się da spasować w grze. No i nagle zmieniają tę jedną akcję i stwierdzają, dobra, wszystko działało, balans był ok, content był ok, zostawiam grę, poprawiłem akcję, idziemy do domu. No super, tylko że jak zmienicie kora, to wszystko się wali, musicie jeszcze raz to zrobić. Przykład, gracie sobie w szachy. Kto w ogóle nie umie grać w szachy? Albo kto umie grać w szachy, będzie łatwiej, nie będę nikogo też szkolował. Reszta niech zagra. Dobra. Teraz tak. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie w szachy. Jak gracie sobie w szachy, to tam są dosyć jasne zasady. Macie jakieś swoje figury, jakieś tam rzeczy, macie zamatować króla. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście designerami takiej gry w szachy i nagle stwierdzacie, że no w sumie przydałaby się akcja pasowania. I robicie akcję spasuj, po prostu. To możecie nie zrobić ruchu. I macie dalej szachy, tylko z opcją pasowania. Albo dodajcie jeszcze jakieś gwiazdki i czasami można zrobić dwa ruchy. I stwierdzacie, dobra, content jest ok, balans jest ok, lecimy, bo działało to, czemu ma przestać działać. No i jakby, jeżeli sobie to wyobrazicie, to raczej wydaje mi się, że większość będzie miała taką intuicję, że to może się nie udać, co nie? Może inaczej, nie będę zakładał. Kto myśli, że to się uda? Tak po prostu z marszu, z buta, że to będzie działało. Super, super, tak. Więc właśnie o to chodzi. Jeżeli zmienicie coś w korze, w takich podstawach podstaw, to czasami to nie jest takie oczywiste jak w szachach, które są zakorzenione w kulturze od wielu lat, tylko właśnie to może być bardziej nieoczywiste, ale zawsze musicie mieć to w pamięci, że jeżeli zmienicie coś na samym dole, to wszystkie etapy od tego momentu w górę musicie przejść jeszcze raz. Zazwyczaj to nie oznacza, że musicie przechodzić od zera, bo jakiś tam content już macie jakieś pomysły na to. No, balans się często posypie, ale to się też nie ma co przejmować, bo to raczej będzie w którąś stronę zachwiane, a nie nagle wszystko, wiecie, w każdą. Chociaż tak też się zdarza. Natomiast, co jest ważne, trzeba przejść ten proces jeszcze raz i się upewnić, że wszystko jest dobrze. Nawet jeśli to by nie wymagało żadnej zmiany, to musicie przejść jeszcze raz cały proces. Taką anegdotką jest to, że Vlada Chvátil, jak zrobił tajniaków, kto nie kojarzy tajniaków? Kto kojarzy tajniaków? Przepraszam. Super, dobra, to reszta nie zagra. Tajniacy to jest bardzo, bardzo prosta gra, tak naprawdę. Mamy karty ze skojarzeniami, robimy sobie jakieś skojarzenia, staramy się trafić swoje i nie trafić przeciwnika. I tyle. I tam jakichś zabójców i tak dalej. Bardzo prosty koncept. Vlada Chvátil opowiadał o tym, że on w zasadzie to ten koncept tajniaków wymyślił tak, wiecie, wpadł do głowy i miał, i spoko. I po dwóch tygodniach to już gra wyglądała tak, jak wygląda teraz, ale nie mógł uwierzyć, że to działa dobrze i że nie da się tego zepsuć i że to jest aż takie proste i że tam wszystko działa, hula i tak dalej. I on później przez 6 miesięcy chodził i szukał dziur w tym. I przechodził ten cały stack tak od początku do końca i próbował i szukał i tak dalej. I jak nie znalazł, stwierdził, no dobra, chyba mam rację i wydał. Ale generalnie on właśnie robił to. Czyli jak sobie zbudował tę piramidę, to sprawdzał, czy to wszystko mu działa. Nie założył po tych dwóch tygodniach, że no kurde, on jest wielkim designerem, on wie, co się tutaj dzieje i nie będzie sprawdzał, bo to jest bardzo prosta gra, bardzo prosty system, tylko przeszedł ten cały proces jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Być może nawet trochę za dużo razy go przeszedł, ale wiecie, testów nigdy za wiele. I upewnił się, że to wszystko na pewno działa tak, jak on sobie to założył. Wy tak samo róbcie. Dobra, i teraz chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak to można implementować w praktyce. Teraz tak, wyobraźcie sobie, że macie jakiś tam test,
i macie dawać feedback na temat tego testu, na temat tego prototypu, który tam testowaliście. Więc moim zdaniem takie dobre rady, które mogę wam dać, żeby ten feedback wam pomógł, temu autorowi pomógł i żeby był sensowny, to jest to, że wasz feedback powinien być dopasowany do stanu gry. To znaczy, nie chodzi mi o to, że macie nie mówić o rzeczach na przykład związanych z balansem, że coś nie działa i tak dalej, ale nie skupiajcie się na tym, jeżeli gra jest na kartce i została wymyślona na przykład 5 minut temu, co nie? Gdzieś tam narysowana. Jeżeli was autor pyta o jakiś taki koncept podstawowy, czy idea jest fajna, to on tak naprawdę was pyta o to, czy według was ten korzek, który on zrobił, jest fan. I ewentualnie, czy jeżeli jest fan, to czy tam inne rzeczy nie działają. Jak ten core działa, to on sobie dorobi do tego content i ten content sprawdzi, przetestuje i tak dalej, a dopiero później będzie tam kręcił cyferkami. Więc jeżeli widzicie taki, wiecie, taki śmieciowy prototyp, to nie znaczy, że autor się nie przygotował, to znaczy, że on jest na innym etapie. Jeżeli wy chcecie powiedzieć autorowi właśnie o jakichś problemach z balansem i tak dalej, spoko, ale jeżeli widzicie problemy w korze samym albo w kontencie, to warto o tym wspomnieć najpierw. To znaczy, walcie o problemach, po prostu mówcie według tej kolejności też, czyli od najważniejszych rzeczy. Najważniejsze są te, które są na początku tej drogi, u podstaw, dlatego że jeżeli autor zmieni sobie coś u podstaw, no to musi cały proces przejść jeszcze raz i tak, i wasze kolejne uwagi mogą dla niego już nie mieć żadnego znaczenia, bo on i tak ten core zmieni i te rzeczy przestaną się aplikować do nowego systemu, które wymienicie. Więc adresujcie problemy w kolejności, żeby to na pewno wybrzmiało. Mówcie, że jak jest problem w korze, to ej, ziomek, nie może być pasowania w szachach, bo to nie będą szachy na przykład. Wasz feedback powinien być dopasowany do stanu gry. Tutaj ważna rzecz. Warto sobie czasami dopytać autora, jak według niego jego prototyp się plasuje na tej osi. To znaczy, czy to jest według niego robienie kora, czy on już skończył robić kora, teraz robi content, czy może już sobie tylko balansem kręci. Bo to wam też trochę pokaże myślenie autora o grze. Jak autor wam przynosi gotowy prototyp i mówi, że tam balans tylko sprawdza, coś nie działa, a dla was tam w ogóle są dziury w korze, no to już wiecie, że ta rozmowa będzie inaczej wyglądała, niż jak ktoś wam przyniósł pomysł, taki wiecie, na serwetce i tam coś nie działa, ale jest fan. To jest zupełnie inna rozmowa. Więc to sobie zawsze warto dopytać i tu się można też zdziwić, bo niektórzy autorzy mają też taką tendencję do tego, żeby swoje prototypy robić trochę zbyt ładne i to niektórym przeszkadza, na przykład mi, pozdrawiam Maćka, dlatego że właśnie to myli waszych odbiorców, testerów i tak dalej, na jakim etapie wy się znajdujecie. Jak mi pokażecie kartkę i ołówek i tak dalej, to ja będę wiedział, że raczej robicie kora, a jak mi pokażecie super dopieszczoną grę z grafikami, ze wszystkim, to ja się spodziewam, że wy tam kręcicie cyferkami najwyżej, bo już nie chcecie tego zmieniać, tak? Bo komponenty będziecie musieli tak samo zmieniać jak te elementy, więc jeżeli macie super komponenty, to prawdopodobnie już nie chcecie ich zmieniać, więc prawdopodobnie wasz system też już macie zaklejony, zamurowany. Dobra. No i takie pierdoły typu literówki, balans i tak dalej, to wiecie, no nie ma co żałować różki, te polumulacje, te sprawy. Dobra. Teraz z drugiej strony. Jesteście sobie autorem i robicie jakiś prototyp. No to tutaj znowu jest to samo, czyli trzeba sobie uświadomić, na jakim etapie wy się znajdujecie. Jeżeli znajdujecie się na etapie robienia kora i pracujecie nad korem gry, tym systemem, no to pracujcie sobie nad korem. Tylko że zdawajcie sobie sprawę z tego, że teraz kręcenie balansem na przykład nie ma żadnego sensu, bo to się jeszcze 5 razy zmieni, jak tylko ruszycie korem w którąkolwiek stronę. Więc róbcie sobie spokojnie, jedźcie sobie z tym korem. Jak stwierdzicie, że kora macie zamkniętego, zrobiliście to, zacznijcie sobie testować content. Wtedy możecie dodać więcej niż te 10 kart, które były wam potrzebne, żeby przetestować system. Jak macie przetestowany trochę contentu, możecie dorzucić więcej contentu i przetestować ten kolejny content. No, on jest modularny zazwyczaj. Jak wywalicie jedną postać z asymetrycznej gry, to raczej możecie wziąć inną i gra powinna działać. Przynajmniej większość gier tak robi, nie wszystkie. Ale to też zależy od założeń, które content i core powinny uwzględniać. Więc jeżeli dojdziecie do etapu contentu, zaczniecie sobie dorzucać contentu, później musicie sprawdzić ten content razem i tak dalej. I dopiero jak zamkniecie content już tak wiecie definitywnie, to przechodzicie do balansu już takiego jakbyście chcieli uzyskać. Balans często też wchodzi wcześniej trochę do gry, ale dlatego, że psuje doświadczenie gracza. Nie jesteście w stanie przetestować kontentu, bo wam gracze mówią, że no może bym się dobrze bawił, ale to jest tak fatalnie policzone, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc jeżeli tak jest, no to jasne, to musicie się zająć tym kontentem, ale znowu, zajmijcie się, żeby on był good enough, dobry dostatecznie, a nie żeby był super idealny. To znaczy, jeżeli gracze już nie zwracają uwagi na ten balans, nie przeszkadza im i się bawią, to jest spoko. To też jest w ogóle ciekawe, że jak macie testy i ktoś wam mówi w trakcie testów, że jest jakiś problem z balansem i zakładam, że on się zna na testowaniu, to prawdopodobnie, jeżeli jest dobrym testerem faktycznie, co on ma na myśli, to jest to, że w korze i kontencie już nie macie problemów za bardzo.
bo jeżeli zwraca uwagę na balans, a zna się na rzeczy, to po prostu nie znalazł niczego ważniejszego. To dobrze, to się cieszycie, że możecie kręcić cyferkami. Jeżeli wam ktoś mówi na teście, że coś w kontencie czy w korze nie działa, no to tak naprawdę jego uwagi w balansie to trochę możecie przez okno wyrzucić. Dobra. I jak robicie prototyp swój, pracujecie nad grą, to znowu adresujemy problemy w kolejności priorytetów z tych powodów, które wymieniłem wcześniej. Czyli cały czas musicie myśleć o tym, że jak coś zmienicie niżej, to musicie coś zmienić wyżej. Więc jeżeli widzicie, że macie jakiś problem w korze i macie jakiś problem z tym, że jakaś tam karta nie działa, no to zajmijcie się najpierw tym korem, bo być może ta karta w ogóle wyleci albo nie będzie miała sensu w systemie, który stworzycie. I po prostu się nią nie zajmujcie, bo szkoda czasu. Wywalicie sobie pracę do kosza, jak zmienicie kora. Więc zajmijcie się najpierw korem, tymi poważnymi problemami, później przejdźcie do kontentu, a na końcu się bawcie balansem. Oczywiście, znowu standardowo, szkoda czasu na literówki i balans. Jak macie coś ważniejszego, róbcie ważniejsze rzeczy. I to jest to, o czym cały czas staram się mówić, czyli jeżeli zmienimy element o jakimś priorytecie wyższym, to te rzeczy o priorytecie niższym trzeba założyć, że przestały działać i przetestować od nowa. Zwracam uwagę, trzeba założyć, że przestały działać i przetestować od nowa. To nie znaczy, że one przestały działać. Jeżeli ktoś wam kiedyś zrobi coś takiego, że zmienicie coś tam w korze na przykład i założycie sobie, że dobra, no to w takim razie sprawdźmy wszystko, przelecicie wszystko, okaże się, że dalej wszystko działa, nic nie trzeba zmieniać, to super, ale to jest żaden dowód i ciągle każdy wasz następny projekt musicie założyć, że ten etap, który zmieniacie i wszystkie powyżej przestały działać. Musicie to przetestować. Nieważne, że przestały działać, musicie to sprawdzić i się upewnić. Te niżej, jeżeli zrobiliście to wszystko poprawnie, szliście faktycznie od dołu do góry, zostają i działają. I to faktycznie jest ok. Jeżeli macie dobrze przetestowanego kora samego, to jeżeli zmienicie sam content, to nie popsujecie kora. Ale jak ktoś robi gry tak, że miesza te rzeczy, no to ma trudniej po prostu. Bo jak zmieni jedno, to musi zmieniać wszystko. Testować wszystko od nowa. Dobra, przykłady. Pierwsza rzecz. Co tutaj się stało? Ktoś sobie zmienił założenia w trakcie i zmienił sobie kora. Wywalił go trochę na bok, rozszerzył i nagle się okazuje, że dach nie działa, bo jest dziura i okno wystaje z budynku. Bardzo prosta analogia. Jeżeli coś takiego widzicie, no to nie są jakieś duże poprawki. To są raczej jakieś takie balansowe kwestie, typu trzeba te okna trochę przesunąć, dach trochę rozciągnąć, będzie ok, wszystko działa. Ale jakbyście zostawili coś takiego, no to w tym się nie da mieszkać. Następna rzecz. Może być taka sytuacja, że sobie zmienicie jakiś jeden mały element, typu na przykład w balansie zmienicie sobie jakąś jedną cyferkę w jednym miejscu, czyli przemalujecie ściany na przykład i okazuje się, że wszystko było spoko do tej pory, ale jak zmieniliście tę jedną cyferkę, to ona przestała pasować do całej układanki. I teraz albo ona, albo w ogóle te inne elementy układanki przestały do siebie pasować. I na tym poziomie, na którym jesteście, czyli w tym wypadku na balansie, musicie wszystkie elementy jeszcze raz sprawdzić, czy one do siebie pasują. Czyli zawsze ten poziom, na którym jesteście, na którym sobie robicie grę, też musicie jeszcze raz wyprostować. Bo może się okazać, że zrobiliście coś takiego jak ja. Następna rzecz. Może się okazać, że sobie zrobiliście całkiem fajny domek, da się tam mieszkać, macie meble, macie wszystkie rzeczy, ale on jest w jakiś sposób popsuty, wiecie, jest cały czas burza, jest tam nieprzyjemnie po prostu. To wtedy prawdopodobnie to są problemy z czym? Z korem. No, raczej na jakimś wyższym poziomie. Raczej na jakimś wyższym poziomie. To mogą być problemy na przykład z balansem, po prostu jakieś takie rzeczy typu, wiecie, jakby się tutaj wyremontowało, to by się super mieszkało, a no i jakby przestało padać. Ale nie na wszystko macie też wpływ. Natomiast jakby same ściany i tak dalej, to wygląda jak dom, więc jest spoko. Więc można z tym pracować, tylko spod tego gruzu całego trzeba sobie wydobyć ten obraz tego, że to ma być dom i jak on ma wyglądać i na tej podstawie udzielać feedbacku, czy na tej podstawie poprawiać swój prototyp. Wyobraźcie sobie, że macie taką sytuację, wszystko jest fajnie, słoneczko świeci, wszystko jest ok, ale na przykład nie ma ścian w domu, nie ma mebli. Nie da się mieszkać w tym. To już nie jest dom, to są jakieś puste ściany, co nie? No i to jest właśnie to. Jeżeli gdzieś na jakimś wcześniejszym etapie coś zepsujecie, to nieważne, że tam świeci słońce. No, nie da się tu mieszkać po prostu. Więc musicie się cofnąć i znowu do jakiegoś wcześniejszego etapu przejść. Kolejna rzecz, może się okazać, że macie coś takiego. Chcieliście zrobić dom, macie namiot. No i zasadniczo to może być spoko, a może nie być spoko. Zależy, co chcecie osiągnąć. Bo jeżeli, wiecie, jest taka sytuacja jak tutaj, to po prostu stwierdziliście, dobra, robię innego kora, wyszło, coś tam wyszło i idziemy w tę stronę. Jest wszystko git. Natomiast może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, no spoko, tylko ja tu chciałem mieszkać, nie mam tutaj wody na przykład. Wtedy nie spełniacie swoich założeń. Wasz kor nie spełnia w ogóle założeń. Już robiąc namiot, wiecie, że tam się nie da mieszkać na stałe zasadniczo. Tak abstrahuję od tam rzeczy, że ludzie mieszkają w ten sposób. Dobra, może się okazać, że zrobiliście sobie namiot,
i niby wszystko jest okej, okay, ale na przykład cały czas leje. No to jakby to był dom, to spoko, da się tam mieszkać. Ale jak to jest namiot, to może się nie do końca da w tam mieszkać. I to mogą być takie problemy, typu na przykład robicie imprezówkę i dajecie tam jakieś trudne rzeczy, które ludziom przeszkadzają bardzo. No i mają większy problem niż na przykład w grze takiej dla gamerów, nie? Jakbyście dodali jedną dodatkową zasadę do ciężkiej gry, to ona się gubi w tych ciężkich zasadach. I jest źle, ale nie aż tak. A jak dodacie do gry rodzinnej, to jest dramat. Dobra, kolejna rzecz. Może być tak, że macie zupełnie inne oczekiwania. Możecie mieć takie oczekiwanie, że ktoś chce załatwić jakieś potrzeby tylko i wcale nie chce tam mieszkać w ogóle, co nie? I wtedy pytanie jest takie, to jest okej. Okay. Może być okej, okay, może nie być okej. Okay. Jak ktoś przyjdzie i stwierdzi, o, dokładnie tego oczekiwałem, to jest super, to nie musicie domu stawiać, tak? Wyobraźcie sobie absurd sytuacji, jeżeli wy byście chcieli po prostu skorzystać z toalety, idziecie gdzieś tam, a ktoś wam mówi, dobra, tylko zbuduję dom. No jakby nie o to chodzi. Też mierzcie trochę wasze właśnie zamiary, wasze założenia na to, co chcecie osiągnąć. Nie zawsze trzeba z armatą na komary. Natomiast może być taka sytuacja, że ktoś chce po prostu skorzystać z toalety i super, spoko. Ta toaleta by spełniła wszystkie jego oczekiwania, nie ma problemu. Ale jakaś taka jedna bardzo prosta rzecz powoduje, że zupełnie to jest dla niego bezużyteczne. Na przykład jest zamknięte i nie wiem, trzeba zapłacić piątaka, żeby wejść. A on stwierdza, że jest za drogo i woli tam, nie wiem, pójść w krzaki czy coś. To jest właśnie to. Jeżeli macie na przykład jakiś balans zepsuty, albo temat, który kogoś odrzuca, albo na przykład może być próg wejścia za wysoki po prostu. Próg wejścia 5 zł, nie wchodzę. Idę sobie w krzaki i tam jest gorzej, ale przynajmniej to znam i nie muszę nic płacić, nie? Nie muszę się uczyć nowych zasad. To możecie też tak myśleć o waszych grach. Jak sobie projektujecie gry, to myślcie sobie, kogo odrzucicie, jak zrobicie to i to. Może jak dodacie jedną zasadę, to będzie fajniej w środku, ale nikt tam nie będzie korzystał. Dobra. I teraz, dlaczego taki sposób, moim zdaniem, jest bardzo dobry do tego, żeby projektować gry, czyli core content balance? Dlatego, że możemy sobie używać filozofii fail faster, która jest w ogóle sama w sobie bardzo ciekawa i możecie sobie poczytać więcej o niej, jeżeli nie znacie. W ogóle kto kojarzy fail faster? Spoko. Reszta niech się pozna oczywiście. Dobra. Fail faster to jest taka filozofia, która polega na tym, że dążymy do tego, żeby nasze rzeczy, jeżeli mają się popsuć, to niech się psują szybko. Bo my chcemy od razu wiedzieć, że one są popsute, a nie ich używać. Jakby easy. I teraz tak, jak mamy na przykład grę planszową i mamy tam zaszyty jakiś błąd, o którym nie wiemy, on jest na przykład w samym systemie, w korze, no to jest właśnie to, co wam wszyscy mówią, że dawajcie prototyp na stół od razu, niech testerzy to rozwalą szybko, poprawiajcie, żebyście mieli na czym pracować i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy fail faster, no to jest dla nas oczywiste, bo my chcemy jak najszybciej zlokalizować błędy. Mamy kora, wywalamy go na stół, mamy mało kontentu, nie da się na tym grać, wiadomo, że ta gra się wysypie w pewnym momencie, ale już jestem w stanie przetestować kora, czy tam jest fajny pomysł, czy nie ma pomysłu, czy tam będzie fan kiedyś, jak to wyprostuje, czy już widzę, czy ta podstawa piramidy działa dobrze, czy już na tym etapie trzeba coś poprawiać. To jest właśnie fail faster. Róbcie tak, podstawiajcie się, szukajcie dziur od razu, jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast to wychwycicie. Samego kora, macie samego kora, nie róbcie sobie kontentu, nie zajmujcie się balansem. Jeżeli macie ogarniętych testerów, tylko zaznaczam ogarniętych testerów, którym to nie będzie przeszkadzało, oni to rozumieją, albo wy jesteście na tyle ogarnięci, że z gry z rodziną to zrozumiecie, to wrzućcie im taką niedziałającą grę. Oni, jeżeli są waszymi kumplami i się naprawdę na tym znają, to się nie obrażą. W sensie, ja na przykład lubię zepsute gry, polecam mi wrzucać. I to jest o tyle fajne, że możecie sobie właśnie super szybko przetestować rzeczy, nie zajmując się pierdołami, które i tak się zmienią później. Druga rzecz, MVP. Jeżeli macie swoją grę, to możecie o niej myśleć w taki sposób, że chcecie zawsze dostarczyć do testów taką minimalną objętość, minimalną zawartość tego, co potrzebujecie, żeby ta gra działała i żeby ją przetestować. Czyli jeżeli testujecie na przykład Core'a, no to chcecie dostarczyć Core'a i takie minimum tego, żeby ten Core był testowalny. Jeżeli chcecie przetestować jeden scenariusz w grze scenariuszowej, to dostarczcie ten jeden scenariusz. Nie przejmujcie się tym, że nie możecie zacząć testów, bo nie macie 20 kolejnych. Bo sobie zmienicie to za chwilę. Bo to się i tak pozmienia, dopasujecie się pod to, co zmienicie. Szkoda czasu i nerwów na to, żeby robić to inaczej. To znaczy, jeżeli autorzy robią core content balance naraz i później wracają do core'a i zaczynają coś grzebać, cała gra się rozlatuje. Szkoda czasu i nerwów po prostu. Zmarnowaliście dużo czasu na to, żeby całą grę doprowadzić do końca, gdzie to nie było konieczne. I macie dużo nerwów przez to, że musicie wyrzucić waszą pracę do kosza. A tak wyrzucacie mało. W ogóle wyrzucanie jest super. I macie mniej wysiłku, no bo zrobiliście mniej, więc się mniej narobiliście proste. I to jest taka znana zasada. Często, chociażby, nie wiem, branża IT się o niej mówi. Zmiana im późniejsza, tym droższa. Jeżeli wychwycicie problem później, to jest gorzej dla was, bo się narobiliście więcej już ustawiliście pod to i tak dalej, a musicie to wyprostować teraz. I teraz musicie więcej pracy w to włożyć. Przykład. Macie sobie dom, budujecie sobie dom.
Wyobraźcie sobie, że macie fundamenty. Teraz, jeżeli na tym etapie wykryjecie, że z tymi fundamentami jest coś nie tak, to poprawiacie fundamenty. Jest jeden krok, super. Teraz wyobraźcie sobie, że postawiliście ściany, odkrywacie, że fundamenty są nie tak. Musicie rozwalić ściany, poprawić fundamenty i postawić ściany jeszcze raz. Już macie trzy kroki. A teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze te meble stawiliście do środka. Musicie wyjąć meble, rozwalić ściany, poprawić fundamenty, postawić ściany, włożyć meble. Pięć kroków. Więc jakby zmiana czym późniejsza, tym droższa. Tyle. Dobra. Przykłady. Kto kojarzy Mindboga? Dobra. Dobra. Mindbug to jest generalnie bardzo fajna gra. Teraz tak. To jest karta w Mindbugu. Mindbug to jest gra karciana, w której gracze mają trzy życia. To jest konfrontacyjna gra. Teraz mówię o Ancora. Żebyście umieli też analizować gry na podstawie takich, wiecie, które możecie zobaczyć rynkowo, bo czasami to nie jest takie oczywiste. Macie karty. Każda karta w Mindbugu wygląda tak samo, w sensie jest jeden rodzaj kart, po prostu, coś takiego, kreatura. Gracze mają po trzy życia, walczycie sobie i kto zjedzie przeciwnika do zera, ten wygrywa. Ewentualnie, jeżeli przeciwnik nie może nic zagrać, to też przegrywa. Czyli wy wygrywacie, bo on nie mógł nic zagrać. W swojej turze gracz albo atakuje, albo zagrywa kartę i to w zasadzie wszystko, poza Mindbugami, ale to na razie nie ważne. I teraz tak, taka karta ma jakąś tam cyferkę z mocą i to jest jaki element? Balans. Macie jakieś tam obrazki, coś tam, to jest bardziej do doświadczenia gracza, tym się nie trzeba przejmować, jeżeli chodzi o te poziomy core content balance raczej. Chociaż czasami do contentu warto mieć jakiś temat, bo wtedy już wiecie, czy to działa, czy nie. Ale to jest trochę obok. Macie słowa kluczowe na takich kartach, jak na przykład Hunter. I tutaj musicie już brać pod uwagę to, że karta ma jakieś słowo kluczowe albo nie i to jest taki trochę, wiecie, trochę balans, jeżeli chodzi o jakość, balans jakościowy, ale też to może być content, jeżeli chodzi o to, jakie w ogóle macie keywordy w waszym systemie. Bo w Mindbugu jest 5 keywordów i w zależności od tego, ile ich macie, jakie one są, to wasz content w grze, w obrębie waszego całego systemu rozumianego jako cała gra się różni. Następna rzecz. Macie jakieś tam... A dobra, tego wam nie powiem. Dobra, nieważne. W każdym razie. Core to jest to, co wam wyjaśniłem na początku, to macie w instrukcji do gry. Content to są te rzeczy, które są na karcie, a balans to są najczęściej cyferki albo to, czy jest jakaś jakościowa rzecz. Ewentualnie na przykład ile ta karta ma wystąpień w talii. Tam są takie małe kropki, których nie widzicie i one o tym mówią. Dobra, kolejna rzecz. Znowu, Avalon to jest taki ciekawy przykład. W ogóle nie wiem, dlaczego gry portalu. To jest gra, która... Kto nie zna? Kto zna Avalona? Kto grał w Avalona? Super. Dobra, to jest tak. Jak macie Avalona, to jest gra, która jest o tyle ciekawa, że tam są po prostu ukryte tożsamości. I można by było pomyśleć, że tam nie ma balansu, nie ma kontentu i tak dalej. Otóż jest, no bo na przykład trzeba zbalansować to tak, żeby źli wygrywali tyle, ile my chcemy, żeby wygrywali. To znaczy nie muszą wygrywać równo z dobrymi, żeby wygrywali tyle, ile my chcemy, żeby wygrywali. Spoiler, w Avalonie to nie jest 50 na 50. Dobra, ale co tutaj jest ciekawszego? Zdolności postaci, które są ukryte przez całą grę, są w Avalonie różne. I są takie podstawowe, które nic nie robią. Jest zawsze jeden Merlin, który zna wszystkich złych i coś tam, ale są też takie postaci, które mają jakieś dodatkowe skille. I tutaj jest ciekawe rozróżnienie, dlatego że Merlin, moim zdaniem, już się łapie do Core'a w tej grze. W sensie, bez niego ta gra nie działa, nie jest Avalonem, może w ten sposób, bo Resistance trochę tak działa, nieważne, przepraszam. W każdym razie Merlin tutaj jest Core'em w tym przykładzie. Mimo że jest na karcie, jest określony na karcie, a nie w instrukcji, chociaż w instrukcji też jest opisany, to jest tutaj ważnym elementem tego, żeby gra była tą grą, którą jest. A te wszystkie postacie dodatkowe możecie sobie wrzucić, wyrzucić, gra działa, to jest content. Dobra, kolejna rzecz. Taniacy. Co tutaj może być balansem? Z takich ciekawszych rzeczy. Oprócz tego, jak jest duży grid, to może być na przykład to, ile musimy zgadnąć tych poszczególnych agentów, ale też na przykład to, jak blisko te wyrazy są ze sobą połączone. Czyli czy to będzie, nie wiem, pająk i skorpion, czy to będzie pająk i długopis, nie? To też jest kwestia balansowa trochę, mimo że taka nieoczywista. I jeszcze kolejny przykład. Są takie gry, jak na przykład Vast, które robią coś bardzo dziwnego, w sensie trudnego, i to też pokazuje, dlaczego to jest trudne, które wprowadzają content do waszego core'a. To znaczy w tej grze to jest gra bardzo asymetryczna, każdy gra zupełnie inaczej. W sensie na przykład jeden gracz jest rycerzem, drugi jest goblinami, trzeci jest smokiem, a czwarty jest jaskinią. Planszą. Tak, planszą. I każdy ma zupełnie inne zasady.
I to powoduje, że tak naprawdę wasz content jest w korze już, bo musicie już na poziomie podstawowych zasad, żeby gra się nie wywalała, wrzucić to wszystko i nie jesteście w stanie pracować na samym korze. Dlatego gry takie w pełni asymetryczne są bardzo ciężkie do zrobienia. To żebyście też mieli na uwadze, że to jest pewna heurystyka przybliżenia, natomiast nie do końca jest tak, że to co ja mówię zawsze stuprocentowo można zastosować do wszystkiego. No i są takie gry, które mają też bardzo mocno przesunięty ten balans. Typu na przykład Gloomhaven, duży nacisk kładzie na content swój, czyli ma mnóstwo scenariuszy i tak dalej, jakichś potworów, wiecie, nawalony tych komponentów, ale sam core de facto nie jest jakiś bardzo trudny. Zagrywacie dwie karty, tam idziecie po inicjatywie i tyle. Oczywiście spłycam, ale nie dużo. Więc to też zależy od gry, jak gra sobie skaluje to i czasami może być tak, że core jest bardzo prosty, a dużo jest w kontencie, a czasem może być odwrotnie, że dużo macie w korze, a kontentu macie tylko tyle, żeby ten core błyszczał i to wszystko. Ostatnia rzecz, powtóreczka. Core, content, balans. Źródełka, z których korzystałem. Tutaj nie będę nic ciekawego mówić. Po prostu sobie zobaczcie. I tyle, dziękuję za uwagę.